I dzień dobry, witam serdecznie. Z samego rana, przed chwileczką się z wami przywitałem w szorcie. Teraz zaczynam kolejnego vloga. Choineczki, proszę. Ładne, ładne, tuje. Ośnieżone, fajnie to wygląda. Przede mną też dużo śniegu. I przed domem też troszeczkę jest. Nie za dużo, ale tak popruszyło. Fajna, fajna. Lubię takie poranki, takie wiecie, jak jest niebo, takie śniegowe, takie... Niby to jest pochmurno, niby nie pochmurno. Wiecie, o co mi chodzi. Taka fajna atmosfera. No, teraz się napiję kawki i zmykam zaraz, bo czas mnie już goni. Także stuk, puk i tutaj kubeczkami jeszcze mam tyle do wychlipania. Także się bardzo cieszę. Dobrego weekendu, kochani. Smacznego weekendu, zdrowego weekendu, uśmiechniętego weekendu. Czego sobie tylko życzycie, żeby było fajnie. Kurde, to jest dobre. To jest jeszcze kawa od Gabrysi. Jeszcze ją mam. Ostatnio zmieliłem ziarna, które mi zostały. Przepyszne jest. Także jak Gabrysia mnie ogląda, to pozdrowionka dla Gabrysi, dla całej jej najbliższej rodziny. No i zaglądajcie również i do Gabrysi, bo fajnie vloguje, fajnie gotuje. Ja lubię, jak ona w kuchni siedzi. I fajnie tam pieczę sobie. Uwielbiam to oglądać. A, i Gabrysiu, jeśli mnie oglądasz, to poproszę śniadanka. Poproszę śniadanka, bo śniadanek dawno nie było. Też to lubię. Kochani, u nas, no weekend, tak jak żeśmy wspominali wczoraj, nigdzie się nie wybieramy, póki co. Może nam się uda wyjechać na ferie zimowe. U nas w Kujawsko-Pomorskim dopiero za miesiąc. No ale to, czas szybko leci, więc na pewno was zabierzemy ze sobą. Takie mamy plany. Co pokaże życie? Czy się ktoś nie rozchoruje? Zaplute, zamazane, wiecie jak to się mówi. No to na pewno się gdzieś wybierzemy i pojedziecie razem z nami. A jeśli chodzi o dzisiejszy weekend, to tylko sprawy służbowe. Ja też zaraz uciekam. I nigdzie się dzisiaj nie wybieramy. Nie, dzisiaj raczej będzie tak domowo, raczej będziemy gotować, sprzątać i po prostu sobie mieszkać, bo wiecie, lubimy wyjść, Danusia też bardzo lubi wyjazdy, ja też lubię wyjazdy, ale wiecie, wyjechać na parę dni, 4-5 dni i wracać z powrotem do domu. My tak oboje mamy i pod tym punktem, żeśmy się też fajnie dobrali, bo lubimy po prostu pomieszkać sobie, o. No i cóż, no dobrego weekendu, kochani. Także uważajcie, tak wspominałem dzisiaj na tym szorciku króciutkim, no, że jest ślisko. Ja zawsze kładę na to szczególną uwagę, no bo ja się już dwa razy wywróciłem o tych kulach, wiecie, no kule się rozjeżdżają, jak nieraz jest ślisko, jest taka szać, nawet cieniutka posypana tylko, pod spodem jest lód, ja się mocno na tych kulach opieram, to one mi się tak rozjeżdżają, także ja to ciągle mam w głowie, często to powtarzam, ale może przynajmniej z tego mojego częstego powtarzania coś będzie dobrego i przynajmniej wy, oglądając tego vloga, możecie sobie utrwalić w głowach, że no jednak trzeba uważać, nie lecieć, tylko po prostu powoli wyjść wcześniej i sobie powoli, bo można naprawdę sobie nogę złamać czy skręcić w kostce, a to jest nikomu absolutnie niepotrzebne. Dobra, zmykam, kochani moi, bo jest mi jest zimno. W ogóle stęskniłem się za balkonem, jak chorowałem mocno. Jeszcze mnie tam troszeczkę kaszle, wiecie, ale to takie bardziej wykrztuśny ten kaszel. Już końcowy, ja już leków nie biorę. Wszystko wybrałem, co miałem wziąć. No i tęskniłem za tym balkonikiem, żeby wyjść, żeby właśnie ponagrywać, bo to jest jednak fajna sprawa i siła przyzwyczajenia, tak jak wam kiedyś mówiłem, nie wyobrażam sobie życia, gdzie nie ma w domu czy w mieszkaniu, w bloku balkonu. Także to jest piękna sprawa. Zimno bardzo nie jest, no ale czas mnie goni. Trzeba uciekać. Trzymajcie się, jeszcze się dzisiaj zobaczymy. Jesteśmy w Pepco, oglądamy z Kajusią teraz ciuszki. Koleżanka Kai sobie jakieś spodnie kupiła i chcemy zobaczyć, czy u nas są też, chyba tam są te spodnie, bo to są takie te zielone, tak? Co mówiłaś? To one chyba tutaj są. To takie? Nie. To nie te? Nie. To tu są, patrz. No. A bluza fajna widziałaś? Taka z grzybami? Brązowa. Taka z półgolfem takim. O.
No, 35 to jeszcze nie tak tragicznie, nie? Patrz, z gremlinami jest bluza. Gizmo. Sweterek różowy. Gładka. No, te spodnie są takie szerokie, nie? Po ile one są? 4 dyszki. Takie bluzeczki krótkie. No, fajna ta koszulka jest. Właśnie już ją widziałam wcześniej. Takie. No, ta firma taka sportowa, nie? A tu jest, patrz, takie skarpety, ale to są, to nie są termoaktywne, nie? Takie. Chciałabym takie skarpety termoaktywne kupić. No, już widziałam właśnie tą torbę. Świetna jest taka, nie? Na zakupy czy coś. Z gremlinami. Patrz, z pinstonami, piżamki, chłopięce. A tu jaka fajna jest piżamka. O, i moje kapcie. Piżamka całkiem fajna, nie? Z misiaczkiem. Koszulka? Kupimy Tomkowi. Śmieszne, nie? Tu zobaczcie, jakie skarpety fajne. W rowery. Albo takie, o, dwie różne. Też rower. Z rowerem. Marvela, bluzeczki męskie, koszulki. O, fajne nawet. Fajna ta koszulka, nie? A tutaj z Finstonem dress. Już patrzyłam też wcześniej, ale nie było rozmiarów odpowiednich. Ciepło, no. Dior Santa, to jeszcze świąteczna kolekcja. A tutaj gładkie. Rozbierasz się troszkę. A czekaj, jeszcze tutaj zobaczyć, jakie są bluzki. Też pewnie gładkie, koszulki gładkie i te też gładkie. Ale ta Marvela całkiem fajna. Koszuleczka. I ona kosztuje 30 zł. Zobaczcie, jaka piżamka śmieszna, świąteczna. 50 zł, no z muminami, ale ekstra. Taka jak moja. Taka jak twoja, no. Patrzcie, Kasia odkryła jeszcze tutaj kolekcję Scooby-Doo. Kubeczki są śliczne. Czekaj, pokażesz kubeczek, bo nie mam rąk już. Scooby-Doo, ale ekstra. Fajny, nie? Mhm, jesteś do babeczek. A, do babeczek też są takie. Fajne, kocyki są z Tomem i Jerem. To jest jeszcze taki... Termosik, nie? Kubek termiczny taki. Tylko, że... No jak to pić z tego? No niby można, może i by można było. Taki dziwny trochę. No taki. A tu są śniadaniówki też. Czekaj, sięgnę z... Nie, z Scooby-Doo. Podwójna taka. To trochę akurat za duża, nie? Ty tyle nie potrzebujesz. Ale tu jest jeszcze jakaś. Oj, nie mogę sięgnąć. Jakaś dziwna jest. Dziwny kształt ma. A, bo to jest z Jerem. Patrz, Kajusia. No. No dobrze, tu poduchy są i inne rzeczy. Tu jest jakiś zestaw, taki set. No to jest pewnie naklejki, jakiś długopis, spinacze. A jeszcze coś tutaj wcześniej widziałam na bucikach. Patrzcie, jakie ekstra. Fajne, nie? To są też wersje dziewczęce. Zaraz zobaczymy. Są też właśnie dla dziewczynek. Takie biało-różowe. Super. Kapciuszki różne.
tu mamy na obniżkach jakieś rzeczy. Może nas coś by zainteresowało. Akurat tu są breloczki. Hermiona z Harry'ego Pottera. Podkładka pod myszkę. Tak, akurat nie potrzebujemy, nie? Bo masz. Kiedyś tam jako gratis dostaliśmy. Mhm. Tak to nic chyba więcej. Nie wiem, kubek do mycia zębów może być. O. Nie? Kubeczek z myszkami. Tylko nie ma ceny, nie wiem, jaka jest cena tego kubeczka. Jest jakieś, no gorące tutaj, trochę przegięli z ogrzewaniem. Takie coś, to jest też fajne. Taki, nie wiem, to jest termos, czy herbatę można zaparzyć i gości mogą sobie serwować, jak są. Ciepłą herbatkę. Co tu jeszcze mamy? Tam jest jeszcze jakieś obniżkowe rzeczy. Tweety. Mhm. 25 zł teraz kosztuje. Mhm. Czyli 40. Zobaczcie, jakieś chipsy są w Pepko. Taka mała kapuszka. Amika chipsy. Solone. A te niebieskie są jakie? Różne smaki, nie? Ziemniaczane chipsy. Chipsy ziemniaczane Amika. Zobaczcie, jakie lampy są. Ktoś lubi taki klimat elegancki w domu, to jak najbardziej. O, a ja lubię z kolei takie doniczki, takie osłonki na kwiaty. Mam coś w podobie w domku. Różne osłonki, tu jakaś taka się ukryła świnka, skarbonka. Ramki. O, nie wierzę, Kaja. A to nie jest termos, to jest jakiś kubek na słomkę. Tak, kubek na słomkę, ale jaki duży. Jaki ładny. Tylko, że on jest, wiecie co, on jest blaszany. To nie jest plastik, więc na pewno trochę ciepło trzyma. Ale piękny, po prostu piękny, Kajusia. Mega, nie? A tu jest, patrz, z gremlinami. On jest taki jakby 3D trochę. Ładny też, nie? Leciutki. To na lato bardziej. No. Tu jest Scooby-Doo też. Jakieś śniadaniówki, ale ten Mumin to jest ekstra, nie? Mhm. Lubimy takie. A to jest jeszcze chyba Alicja z Krainy Czarów, nie? Tak. No i ten kot taki łaski. A tutaj ktoś stawia się kąpie. Wygląda jak mała Mi, ale nie wiem. Nie, to raczej nie. Taka trochę niepodobna do siebie, ale ogólnie te kubki są śliczne. A jaka cena? Pewnie drogo. 35 zł. 35 zł, no, ale on jest faktycznie taki, wiecie, pewnie trzyma ciepło. No. Tylko, że, ale dziwne, bo nie ma słomki, ale wiesz co, zaraz otworzymy go, zobaczymy, jak on w środku wygląda. No, w środku jest taki jak termos, czyli ma jakieś takie wzmocnienie, że utrzymuje ciepło, ale nie wiem, bo dziurka jest na słomkę, a słomek tutaj nie ma. Nie wiem dlaczego. Może są słomki przy kasach. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj nawet jesteśmy podobnie ubrani. Na czarno. Na czarno dzisiaj. Jest pochmurno, pruszy taki delikatny śnieżek. Tak. Mi o dziwo nie stopniało, bo supy są białe i nasze tu jest. Bo też jest chyba delikatnie poniżej zera dzisiaj. No, a ja mówiłem dziś na balkonie właśnie, że będzie plus jeden. No, widzicie i nie ma. Oszukałeś, tam? Oszukałem. Jesteś oszustem. Jestem oszust. Uj, cię zasłoniło. A wiesz, tak jest, oszusta nie pokazywać. Są prawa autorskie. Tak, no właśnie jesteśmy po obiedzie, sobie po siedzimy obiadku grzecznie. Ja siedzę pod kocykiem, bo mi zimno. A ja bardzo blisko Danusi, to ją od razu będę grzał. Nie chcę cię zasłonić, ale tak pokażę, że mam pyszną herbatkę z cytryną. No.
My polecamy herbatkę z cytrynką w emotkach, ale tak samo ją stosujemy i pijemy i jest bardzo fajnie. Kawkę zauważyłaś, że w ogóle ja kawę piję teraz raz dziennie? Tak? No. Nie zauważyłam. A ja właśnie przeglądam Allegro, bo chciałam sobie zamówić nie tylko sobie, ale wszystkim wkładki do butów. Będzie ciężko. Nic nie widać. Nic nie widać, to nic. Wkładki do butów no, takie wkładki, ocieplające, bo trochę zimno w stopy jednak. Buty niby ciepłe, tylko że ja mam bez ocieplenia, więc w te stopy jest trochę zimno. Czy tobie też? Nie. Ja jestem gorący chłopak. Gorący chłopak. Ale mi jest zimno, na pewno moim dziewczynom też. Dlatego takie wkładeczki kupię, są niedrogie. Trochę się boję o jakość, bo za 6-7 zł może być coś. Mogą się szybko zużyć, ale zamówię. Mimo wszystko zamówię takie wkładki, zaryzykuję i zobaczymy. Opinie mają dobre, bo mówią, że cieplutko w stopy, więc kupię. Co o tym sądzisz? Bardzo dobry pomysł. To świetny pomysł. No. Także tak, zaraz. Nie, ale nie, poważnie, to świetny pomysł. Tak, no. Bo jednak ja zakładam, teraz ostatnio zakładałam w ogóle dwie pary skarpet, jak gdzieś szłam, ale to nie wystarczało. Nie wystarczało. No, nie. Takie wkładki to zawsze, jeżeli podeszwa będzie no, grubsza i nie będzie ten ziąb ciągnął od gruntu. No, kiedyś mi, jak byłam mała, to mi mama takie wkładki kupowała, więc zawsze zdawało egzamin. Zobaczymy teraz. Nie, nawet nie. Senny dzisiaj, coś dzionek jest. Ojej. Kochani. No, ojej, to ja pójdę spać. Będę spał. Małe dzidzi. Kochani, jak najlepszej soboty oczywiście Wam życzymy. Tak jak mówiłem na porannym moim wystąpieniu na balkoniku. A w ogóle to ja nie występowałem na balkoniku, chciałem Wam powiedzieć, no bo byłem chory, nie? No, no. Tak, bo miałeś taką dłuższą przerwę, można powiedzieć, od tego balkoniku. A teraz już trochę wychodzisz. A kaszelek, to jaki i za chwilę znów będziesz przeziębiony. Nie? O nie. Nie będę. Tak sobie siedzimy, oglądamy telewizję, będziemy oglądać za chwilę Netflixa, ja tam sobie coś ciupałem w internecie. Danusia też, tak jak mówi, wkładki. I tak nam leci po prostu dzisiaj ta sobota tak leniwie, że tak powiem. Mnie to się normalnie spać. Od rana trochę posprzątaliśmy. No. Za chwilę jeszcze odkurzę, Tomek jeszcze musi tam w sprawach służbowych iść. Tak. Ja ogarnę dom po prostu. Koło 18 będę wolny całkowicie. No. Także się nie przebieram, tylko trzeba... polecić, ale no, lecił będę jeszcze, tak, o, jeszcze. No jeszcze trochę, ale dzisiaj tak mówię, że nie musieliśmy gdzieś tam ganiać. Nie, taki, bardzo spokojny dzień. Tak, sobie dzisiaj w domu trochę ogarnęliśmy, posiedzieliśmy, coś tam porobiliśmy i tak leci po prostu. I tak sobie leci wolniutko dzionek. Odpoczywajcie, nabierajcie po prostu siły, ładujcie akumulatory, żeby mieć siłę do następnego tygodnia. A teraz o tym nie myślcie, tylko odpoczywajcie. Są ludzie tacy, którzy pracują w niedzielę, ja wiem o tym. Są. No, są. Ale kiedyś w końcu mają wolne, więc jak macie wolne, to wykorzystywać na maksa. Robicie to, co najlepiej lubicie. Czy sobie przespać się, czy cokolwiek. Co tam lubicie, to nie patrzcie na innych, że inni robią tak. Wy nie jesteście inni, wy jesteście wy i koniec. Mhm. No, trzeba mieć swój własny styl, nie słuchać innych. I robimy to, co lubimy najbardziej robić i żeby żyć ze wzgodzie z własnym sobą. O, nie powielać tam, że ktoś będzie jeździł na nartach, to my też na nartach już, tak, o tym mówiłem. To, co lubicie najbardziej sobie robić. I my właśnie to robimy z Danusią. Nagrywamy dla Was, oglądamy telewizję, może później na Netflixa zobaczymy. Też ostatnio do tego Netflixa to nie mamy szczęścia. Nie możemy nic znaleźć. Ojej, ciekawego. Nic nie możemy znaleźć. No, filmów jest tyle, taka duża biblioteka. Co włączymy, do połowy filmu dojedziemy, czy tam serialu. No. I wyłączamy, bo nie dajemy rady po prostu. No. Ostatnio żeśmy właśnie tak skończyli przygodę z Netflixem. Szukaliśmy, pamiętasz? I... No właśnie. A teraz jeszcze ten Netflix zmiany jakieś tam powprowadzał, że już nie można dzielić konta, jak ktoś jest spoza naszego gospodarstwa domowego. Wcześniej, wiecie, kupowaliśmy Netflix wspólnie z moją siostrą, bo to jednak trochę taniej wychodziło. No a w tej chwili już tego nie można robić i... Nie da się. Każdy oddzielnie musi. Myśmy raz z nim chcieli użyczyć i nie wiedzieliśmy o tym, że już do naszego kraju to doszło, że tam gdzieś tam w świecie oczywiście już jest to stosowane, ale nie u nas. I zmieniliśmy gospodarstwo domowe i później jak żeśmy chcieli oglądać, to wykaz telewizorów był taki, których nie istnieje w naszym nie domu nasze. W ogóle. Nie nasze. No. I od nowa musieliśmy zmienić na własne gospodarstwo domowe. Także niestety wszędzie szukają kasy,
wszędzie kryzys, wszędzie ciężko, no i Netflix też zmienił. Chociaż ja uważam, że wiecie co, Netflix nie powinien tego zmieniać. Bo wiesz dlaczego, kochanie? Dlatego, że to oni sami wprowadzili. To nie, że na życzenie widzów albo coś, tylko oni sami na początku tych kont. Ale jak zobaczyli, że ludzie się dzielą kontami, a nie wpłacają, no to... A teraz już każdy dom musi mieć swoje własne konto, no. Nie można dzielić, więc wiadomo, że wtedy mają kasę. To znaczy dzielić można, tylko trzeba dopłacać. Można właśnie dopłacać, tak. Za gospodarstwo czy coś? No, tylko ciekawe, jak to jest w praktyce, czy jeżeli ja, załóżmy, dopłacę ileś tam pieniędzy za użytkownika, który mieszka poza moim miejscem zamieszkania. No właśnie. To podejrzewam, że to tylko chodzi o jeden jakiś tam, nie? Wybrany telewizor czy no tam chyba sprzęt. Tak. No dajmy na to, ciekawe, że chciałabyś podarować siostrze, dopłacić i gdzieś ona sobie jedzie, na przykład w telefonie sobie ogląda, nie? Mhm. No, żeby miała taki mobilny, no to mi się wydaje, że tylko jej byś mogła dać, bo gdybyś chciała synom... A, już nieważne. Nieważne. Już nieważne, bo już sprawa jest po prostu inaczej załatwiona. Każdy musi teraz oddzielnie płacić i każdy ma swój dostęp po prostu. No i będziemy teraz sobie siedzieć, herbatkę. Ja jeszcze tam mam herbatkę, tylko mi się nie chce wstać. Mam pokazać. No, tam na kominku u nas jest herbatka moja. No to ja ci sięgnę. Wypijesz, tak? Podaj. Znowu paluchy. No, do cholery jasnej, do jasnej anielki. A ja se wypiję se. Wypiję. No to stuk puk, nie? No to o, stuk puk. Ciach. A później po buziaczku. Ale wytnie się. Ale ty z kukulkiem? Tak, ja z kukulkiem właśnie. O, tutaj. Śmierdziuszkiem. Kukulek ma oddech. Smoczy. Który zagina czasoprzestrzeń. Tak. No dobrze, to co? Życzymy Wam dobrych humorków. Miłego weekendu, bo pewnie dzisiaj wieczorem będziecie oglądać tego vlogasa. Także miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Spokojnej nocki. Fajnej niedzieli Wam życzymy. Niedzieli. Ładujcie akumulatory, bądźcie zdrowi i zaglądajcie do nas jak najczęściej. Tak jest. Cześć. Trzymajcie się, papa. Ale teraz kto wyłączy? A teraz kto ja wyłączy? Ja nie mam rąk. Ja mam. Ten palec wszystko rozłączy. Dawaj. Ciach.